Witajcie przyjaciele, mam na imię Danusia i jestem tutaj, aby powiedzieć wam o czymś wspaniałym, co przydarzyło mi się w moim życiu. Całe życie byłam osobą dosyć posłusznym dzieckiem i osobą, która zawsze szukała takiej bliskości z Bogiem. Moja potrzeba wynikała z tego, że ja nigdy nie miałam dobrej relacji z moim tatą. Urodziłam się w rodzinie takiej zwykłej polskiej, gdzie tata nadużywał alkoholu, a mama próbowała związać koniec z końcem. I kiedy przychodził tata do domu pijany, ja całe życie, cały czas, każdego wieczoru wołałam: Boże, pomóż, Boże, przyjdź do mojego życia, bo ja nie chcę tak życia, nie chcę mieć takiego życia i takiej rodziny. Chcę, żeby moja rodzina była taka jak wszystkie inne, bo wydawało mi się, że wszystkie inne są lepsze niż moja. I pewnego dnia, kiedy miałam 17 lat, poznałam ludzi, którzy znali Jezusa i oni mi powiedzieli o tym, że Jezus umarł za mnie, o tym, że przelał swoją świętą krew za moje grzechy i że mogę teraz żyć wolna, że mogę żyć wolna od grzechu, wolna od wszelkich trosk i wszelkich zmartwień. I uwierzyłam w to i poszłam za tym. Niestety starałam się wykonywać dobre uczynki, niestety starałam się podobać Bogu, podobać się ludziom. I była to pomyłka, była to bardzo wielka pomyłka, bo zaczęłam schodzić w jeszcze gorsze bagno niż byłam do tej pory. I mimo to, że oddałam życie Jezusowi, to stałam się gorsza niż jeszcze wcześniej, dlatego że bardzo byłam skupiona sama na sobie. W końcu przyszedł strach do mojego życia. Zaczęłam bać się o życie, zaczęłam bać się o to, co będzie, zaczęłam bać się o moje dzieci. I któregoś razu już nie wytrzymałam i powiedziałam: Boże, ja chcę realnie Ciebie poznać. Ja chcę Ciebie poznać tak, jak znają Ciebie inni ludzie, ci, którzy tak naprawdę wierzą. I tak się stało. Przyszedł Bóg do mojego życia. Dotknął mnie swoją niesamowitą miłością. I powiem wam szczerze, że dzisiaj stoję tutaj i tak jak wcześniej nigdy bym nie powiedziała o tym, że Jezus żyje, że Jezus mnie kocha, tak teraz stoję tutaj i jestem świadoma Jego miłości. Jestem świadoma tego, że On nie jest już tylko Bogiem, ale jest moim tatą. On oddał swojego jedynego Syna za mnie, abym ja mogła żyć, abym ja mogła być szczęśliwa, abym mogła się w końcu przestać bać. Ja już się nie boję, ja już nie boję się, co będzie kiedyś, dlatego że to tata, Bóg Wszechmogący, jest moim zaopatrzeniem. I pokój, który mam w sobie, pokój, którego doświadczam codziennie, będąc razem z Nim, przewyższa wszystko. Przewyższa troskę o dzieci, przewyższa troskę o jakiekolwiek pieniądze. Nie boję się już, że czegokolwiek mi zabraknie, ponieważ Bóg jest moim zaopatrzeniem. I chciałabym Ci powiedzieć, że Ty też możesz mieć to samo. Ty też możesz żyć w wolności. Ty też możesz przestać się bać, jeżeli się boisz. Ty też możesz przestać się troszczyć, jeżeli troszczysz się o swoje życie. Dlatego, że Jezus Chrystus oddał swoje życie, abyś Ty mógł żyć, abyś Ty mógł przestać się martwić, abyś mógł żyć życiem zwycięskim tutaj na tej ziemi. Ponieważ Jego święta krew wstawia się każdego dnia za nami u Ojca Najwyższego. I nie musisz się martwić tym, że zgrzeszyłeś. Nie musisz się martwić tym, że upadłeś, że coś ci w życiu nie wychodzi, ponieważ On już zapłacił cenę, ponieważ On jest ten, który zapłacił każdą cenę za ciebie i jedyny grzech, jaki tylko i wyłącznie będzie leżał po twojej stronie, za który zostaniesz osądzony, to kiedy odrzucisz to, co On zrobił, ponieważ to, że czy cudzołożysz, czy zabiłeś człowieka, czy cokolwiek uczyniłeś w swoim życiu, jest to nieważne, ponieważ Jezus zapłacił za to cenę. I jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, jeżeli chcesz usłyszeć, w jaki sposób można powierzyć Jemu swoje życie, w jaki sposób można żyć życiem wolności, to zapraszamy ciebie tutaj, dowiesz się wszystkiego.